spadek liczby nowych budynków w gospodarstwach rolnych. Ile rolnik może dorobić do emerytury? We Francji zakaz stosowania nazw mięsnych do produktów roślinnych. GUS podliczył nowe inwestycje w gospodarstwach rolnych w 2023 roku. Okazało się, że rolnicy zdecydowanie mniej się budują. Spadła liczba nowych budynków w gospodarstwach rolnych, jak również obiektów magazynowych. Z analizy wynika, że w ubiegłym roku wybudowano około 5700 nowych budynków gospodarstw rolnych, czyli o ponad 10% mniej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o liczbę budynków magazynowych, zbiorników i silosów, w analizowanym okresie oddano około 2200 nowych budynków magazynowych. Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków spadła względem poprzedniego roku o ponad 11,9%. Ile rolnik może dorobić do emerytury? KRUS podał nowe obowiązujące stawki od 1 marca. Próg przychodowy, po przekroczeniu którego następuje zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych, wzrósł z 5036,50 zł do 5278,30 zł. A z kolei zawieszenie wypłat świadczeń następuje po przekroczeniu progu 9802,50 zł. Poprzednio było to 9353,50 zł. Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypalanie traw obniża wartość plonów. Pożary mają tragiczne skutki dla całego ekosystemu, a podczas wypalania giną także zwierzęta. Może też dojść do przeniesienia ognia na zabudowania. Za wypalanie traw grozi ograniczenie wolności albo grzywna do 30 tysięcy złotych. Rolnikowi za nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw grozi także redukcja dopłat, a w skrajnych przypadkach zupełne pozbawienie tych środków. Grupa Azoty opublikowała szacunkowe dane produkcji za luty 2024. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach grupy kapitałowej wzrosła względem stycznia. Szacunkowe wolumeny za luty to 252 tysiące ton w porównaniu do 199 tysięcy ton za styczeń. Być może taka sytuacja wpłynie na spadek cen na rynku nawozów. Na koniec informacja z zagranicy. Francuski rząd wydał rozporządzenie, w którym zakazał stosowania wobec produktów roślinnych nazw kojarzących się z mięsem. Koniec zatem z sojowymi czy strączkowymi stekami, filetami czy kiełbaskami. Władze zakazały stosowania do opisywania produktów roślinnych 21 nazw uznawanych za jednoznaczne, kojarzące się z mięsem. Chodzi m.in. o takie określenia jak stek, filet, eskalopki, szynka, kiełbasa, cordon bleu czy boczek. Rząd uznał, że nawet dodanie do nich przymiotników wegański czy roślinny może być dla konsumentów mylące. W rozporządzeniu przewidziano też roczny okres przejściowy, kiedy to producenci żywności roślinnej będą mogli wyprzedawać swoje zapasy jeszcze pod starymi nazwami. Ponadto producenci spoza Francji nadal będą mogli na francuskim rynku sprzedawać swoje wegańskie wyroby o mięsnych nazwach.